Cześć, witam na kanale Info Uprawa. Borówki pięknie rozkwitają, no będą piękne plony. Tylko czy one na pewno będą piękne? Czy borówka dobrze zaplonuje w tym roku? Czy może nawet padnie? Dzisiaj o zagrożeniach w uprawie borówki posłuchajcie. Najpierw jednak krótkie polecenie moich produktów. Mam teraz największe promocje, no bo chcę dozbierać na dom z wielkim polem. Zapraszam do zakupu moich dwóch książek, też do zakupu kalendarza warzywnika 2024 i moich smyczek z miarką. Mam też smyczkę borówkową. Wszystko można kupić na stronie infouprawa.pl i na Allegro. Ochrona borówki. Obserwujcie krzaki. To jest bardzo, ale to bardzo ważne teraz i później również. U mnie już coś tam zaczęło listki jeść, no ale to jest jednostkowe, małe. Natomiast już teraz, niestety już teraz, zaczyna się nalot bielinka. Różne motyle są groźne, różne zwójki. Motyl składa jaja na listku, no i potem z tego wychodzą gąsienice, które zjadają liście rośliny. Ale nie tylko, mogą też robić szkody no kwiatom, owocom. Obserwujcie rośliny no i jak coś to reagujcie. Gąsienica można zbierać nawet ręcznie, można też zastosować oprysk. Powiedziałbym, że no, od maja nawet do września może być ten problem, ale oceniam, że w tym roku może być to już kwiecień, bo widziałem już teraz różne gąsienice na roślinach. Można zastosować na przykład Spintor 240 SC, który można stosować do upraw ekologicznych, czy też choćby Mospilan 20SP, no to już jest chemia, wybór należy do was. I to, że wspominam o jakimś środku, o czymś, to nie jest reklama płatna, ja nie mam współpracy z żadną firmą. I tutaj uwaga, bo podczas każdego oprysku zachowajcie wszelkie środki ostrożności i stosujcie się do zaleceń umieszczonych na etykiecie. No i oprysk wykonujcie po oblocie pszczół. Ja nie używam nic zapobiegawczo, ale tylko interwencyjnie. Też można rozłożyć siatkę o drobnych oczkach, żeby motyl się nie przedostał. Wtedy mamy zapobieganie bez żadnej interwencji. No i te gąsienice różnych motyli mogą być na wielu, wielu roślinach: na warzywach, na owocach, na roślinach owocowych, na roślinach ozdobnych, na wielu niestety roślinach. Teraz przejdźmy do bardzo groźnej choroby borówki. Zamieranie pędów borówki. Są też różne inne choroby. No to już powoli się będzie zaczynało. Ja miałem 2 czy 3 lata zamieranie pędów na początku uprawy. Poradziłem sobie właśnie z tym i już no jeśli mam to jest to bardzo niewielkie i nie stosuję nic. To znaczy no u mnie jest tak. Na przełomie lutego i marca tnę borówki. Wycinam między innymi padnięte pędy. Warto wyciąć pędy chore, brzydkie i tak dalej. Był o tym odcinek. No i to już jest jedna bardzo ważna pielęgnacja. Ja po zbiorach borówki wykonuję oprysk na zamieranie pędów. W trakcie uprawy nic nie robię. Według mnie no tak jest najlepiej, no bo to no bo po całej uprawie właśnie robię oprysk. Teraz no, w trakcie sezonu, czyli jak borówki będą m.in. owocowały, to u mnie żadnych oprysków nie ma. No i to jest według mnie świetne. Nawet jeśli występują jakieś choroby, to one są tylko w bardzo małym stopniu i się tym nie przejmuję. Co innego, jeśli choroba mocno wejdzie, jak zaatakuje takie zamieranie pędów, no to wtedy no, mamy problem. Ja miałem tak właśnie, że usunąłem nawet jeden krzak, który bardzo mocno był zaatakowany, bo mam, no, mam więcej krzaków, jeden ten poświęciłem właśnie. No on był bardzo mocno zaatakowany. Oprysk można wykonywać interwencyjnie, ale najlepiej zapobiegawczo. Ale o tym za chwilę. Patrzcie właśnie na krzaki, obserwujcie je. No, Czy coś się nie dzieje, czy nie tylko właśnie szkodniki, ale czy choćby właśnie pędy nie zamierają, nie padają. Czy krzaki nie brązowiają w szybkim tempie, nie schną. No wtedy to już, jeśli to się dzieje bardzo szybko, to zdecydowanie warto zareagować opryskiem. Tutaj wybieramy między opryskiem, a nawet nieprzetrwaniem całej borówki. Polecany oprysk na zamieranie pędów to Switch 62,5WG. Jest to środek zapobiegawczy, jak również interwencyjny. Nie tylko na to zamieranie pędów, ale też na szarą pleśń i na antraknozę borówki. No i jeśli mieliście zamieranie pędów w zeszłym roku, Szczególnie takie mocne, to polecam spryskać zapobiegawczo. No a tak to nie polecam pryskać zapobiegawczo wiosną, a interwencyjnie. Jeśli nic się nie dzieje, no to ja nie pryskam, no i teraz też niczym nie pryskam. Ani na choroby, właśnie, ani na szkodniki. No ale jak zajdzie taka potrzeba, to lepiej zareagować niż stracić cały krzak. No bo nie łudźcie się też, że jeśli wykopiecie ten krzak, posadzicie inną burówkę na to samo miejsce, to bez oprysku się nie obejdzie. No owszem, może tak być, ale jest to mało prawdopodobne. Oprysk zapobiegawczy od momentu, gdy borówki kwiatowe są zamknięte do końca fazy kwitnienia. Można spryskać i powtórzyć oprysk za około 10 dni. No ja nie pryskam tak jak już powiedziałem wcześniej. W uprawie borówki są inne zagrożenia, no choćby może coś podgryzać korzenie, tu też warto patrzeć. Bo to też się dzieje no na przykład jak podgryzam to czerwienieją choćby liście. No ale to też czerwienienie liści borówki może być spowodowane czymś innym. Też zrobię o tym filmik o takiej kluczowej pielęgnacji między innymi o podlewaniu, bo to też jest bardzo ważne teraz. Ale chciałem właśnie zrobić ten jeden filmik o zagrożeniach w postaci chorób i w postaci szkodników, bo no może być też choćby zgorzel, mogą być różne choroby i szkodniki. Więc obserwujcie wasze krzaki i reagujcie. No, u mnie tylko tak powiem, że myślę, że będą bardzo dobre plony zresztą jak co roku. Bardzo się cieszę, kwiatów jest mnóstwo i oby mnóstwo było też owoców. No, że wiecie, wchodzę sobie i dziennie zbieram, po ile tam kilo. No to jest coś wspaniałego, wspaniałe u, u, uczucie, gdy tak można właśnie zrobić. że wiecie, wchodzę do słoiczka, potem jakieś drzemy, potem jakieś coś tam to, pyk, pyk, mnóstwo tego tej borówki. No a to jest bardzo smaczne, bardzo zdrowe, więc warto uprawiać borówki. Polecam Wam wszystkim właśnie takie krzaki mieć, choćby ze dwa krzaczki, chociaż no polecam chociaż właśnie te kilka krzaków mieć. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, zapraszam jeszcze raz do zakupu moich produktów, do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Prawa, a ja mam nadzieję, że kiedyś będę miał właśnie jeszcze większe pole borówkowe. Jest to całkiem prawdopodobne. Tak wam powiem. Dziękuję i pozdrawiam.